Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Jesteśmy ubogaceni rozważaniami z cyklu List do Efezjan. Temat zajęć: życie na wzór Chrystusa i mowa inspirowana przez Ducha Świętego. To będzie poruszające studium. Miło, że jesteście z nami. Witam również nasz zespół. Widzę nowe twarze i takie, które są z nami już od dawna. Dzisiejsze zajęcia poprowadzi Brittany. To będzie wspaniałe studium. Czy ktoś z was widział, jak gąsienica przeobraża się w motyla? Ja widziałam to kilka razy. W internecie można zobaczyć cały proces. Widziałam na żywo wiele gąsienic. Jedną z nich umieściłam w słoju, żywiłam i obserwowałam, jak tworzy się kokon. Po stadium nieruchomej poczwarki w końcu pojawił się piękny motyl. Patrzyłam, jak trzepotał skrzydełkami i w końcu odfrunął. Obserwując ten proces, pomyślałam sobie, że podobnej przemiany Bóg pragnie dokonać w naszym życiu. Czym zajmuje się gąsiennica? Jak jest jej zadanie, gdy wykluje się z jaja? Ona tylko je. Najpierw jest bardzo malutka, ale stopniowo staje się coraz większa, bo cały czas je. Jeśli chodzi o nasze życie duchowe, to możemy żyć tylko dla siebie i ciągle konsumując, tuczyć się w sensie duchowym. Ale Bóg nie chce, żebyśmy pozostawali w takim stanie. On pragnie odmienić nasze życie. Jakie jest zadanie motyla, który wydostanie się z kokonu? Staje się jednym z zapylaczy. Gdy przemieszcza się z kwiatka na kwiatek i pije nektar, do jego odnóży i skrzydełek przyczepia się pyłek, który następnie przenoszony jest na inne kwiaty. Dzięki zapylaniu pojawiają się różne owoce, które z przyjemnością spożywamy. Takiego doświadczenia duchowego pragnie dla nas Bóg. Nie żyjemy dla siebie, ale głosimy dobrą nowinę, dokądkolwiek się udajemy. Przykład przeobrażenia gąsienicy w motyla pomaga nam zrozumieć proces duchowy, którego Bóg w nas dokonuje. Zacznijmy to studium od cytatu z 4 rozdziału listu do Efezjan, który mówi o porzuceniu dawnego życia. Puja, list do Efezjan, rozdział 4, od wiersza 17 do 19. Czytam z Biblii Warszawskiej. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Dziękuję. Jeszcze jeden cytat i omówimy je łącznie. Zastanowimy się, jak apostoł Paweł opisuje nasze doświadczenie, zanim poddamy swoje życie Chrystusowi. Czyli coś jak stadium poczwarki przed przeobrażeniem w motyla. Kailinda, list do Efezjan, rozdział 2, od wiersza 1 do 3. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Czego uczą nas te dwa cytaty biblijne zawarte w liście do Efezjan? Apostoł Paweł opisuje nasze doświadczenie przed poznaniem Chrystusa. Jakimi wyrazami posługuje się, by opisać nasz stan przed pełnym poddaniem się Jezusowi? Harold?
Postępując w próżności swoich umysłów, zaspokajaliśmy swoje grzeszne pragnienia. Kierując się samolubstwem, robiliśmy to, na co mieliśmy ochotę. Z kolei werset 18 mówi o nieświadomości wynikającej z zatwardziałości serca. Zatwardziałość serca może być skutkiem różnych czynników. Może wynikać również z tego, jak przedstawiamy Ewangelię. To, jak ukazujemy ludziom Chrystusa, może być przyczyną ich zatwardziałości. Oczywiście każdy ma wolny wybór, ale powinniśmy uważać, jak opowiadamy ludziom o Jezusie, żeby ich nie zniechęcić. Czyli zatwardziałość serca i przyćmiony umysł. Puja? Apostoł Paweł pisze, że byliśmy dalecy od życia Bożego. Zanim poddamy się Chrystusowi, żyjemy w oddzieleniu od Boga. To najbardziej zwróciło moją uwagę w tym cytacie. Czyli oddzielenie od Boga. Jason? Chyba tylko dwa wyrazy są tu pozytywne, a cała reszta jest bardzo zniechęcająca. Mowa jest o ciemności i śmierci. Nie chcemy mieć w nich udziału. Nie chcemy dalej żyć w takim stanie. Samuel? Z tych tekstów wynika, że człowiek nieodrodzony jest kontrolowany przez swoje pragnienia. Zamiast nad nimi panować, jest przez nie kontrolowany, co prowadzi do tych wszystkich złych rzeczy. Czyli brak samokontroli i tylko czerpanie przyjemności. Rodney? Użyte tu wyrażenia świadczą o cielesności. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, żyliśmy w pożądliwościach naszego ciała. Zanim przyjdziemy do Chrystusa, jesteśmy skrajnie cieleśni. Łatwo byłoby potępić tych ludzi, ale nikt im wcześniej nie powiedział, że istnieje Stworzyciel, że życie ma sens. Więc została im tylko następująca filozofia. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie osądzamy takich ludzi. Niektórzy wiedzieli, w czym był problem, ale inni żyli w nieświadomości. Dlatego apostoł Paweł został posłany do pogan. My też mamy misję do spełnienia. A z psalmu pierwszego dowiadujemy się, jaka droga prowadzi nas do grzechu. Wszyscy jesteśmy kuszeni. Pokusy są wokół nas, ale pewna droga sprawia, że wpadamy w pułapkę grzechu. Lia, psalm pierwszy, wiersz pierwszy. Czytam z Biblii Warszawskiej. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Dziękuję. Najpierw ktoś słucha, później stoi i w końcu zasiada. Z nami też tak może być. Możemy coś usłyszeć lub zobaczyć, albo o czymś myślimy. Później poświęcamy temu więcej czasu, bierzemy udział w rozmowie i w końcu tkwimy w grzechu, zamiast od niego uciekać. Biblia o tym mówi. Widzimy to też w swoim życiu. Czy pamiętacie jakieś postacie biblijne, które są przykładem staczania się po równi pochyłej? Pojawiła się u nich jakaś myśl, coraz więcej o czymś myśleli i w końcu poddali się pokusie. Kalinda? Pierwszy król Izraela, czyli Saul, został namaszczony przez Boga, ale jak sprawozdaje 13 rozdział pierwszej księgi Samuela, miał czekać na przybycie kapłana, który miał złożyć ofiarę. Saul postanowił sprzeciwić się Bożemu poleceniu i sam złożył ofiarę całopalną.
Może myślał, że jest królem, więc jest do tego upoważniony. Może miał dosyć czekania na Boga. Jak dowiadujemy się z kolejnych rozdziałów, zamiast okazać prawdziwą skruchę i prosić o przebaczenie, Saul polecił zabić kapłanów, którzy pomogli komuś, kogo on uważał za wroga. Zaczął od przejęcia obowiązków kapłana, a skończył na zabijaniu ludzi. Jest to tragiczny przykład człowieka, który nie nawrócił się i nie prosił o przebaczenie, ale szedł zaparte. Dziękuję. Obyśmy nie szli w jego ślady. Samuel, o kim chciałbyś wspomnieć? O postaci ze Starego Testamentu imieniem Achan. Bóg powiedział Izraelitom, żeby nie zabierali żadnych łupów z Jerycha, ale Achan postąpił inaczej. Czytamy, że zobaczył pewne rzeczy, zapragnął ich, zabrał je i zakopał w obrębie swojego namiotu. Taka była sekwencja: zobaczył, pożądał, zabrał i schował. Ważny przykład, dziękuję. Sky? Być może nieco bliższy naszemu doświadczeniu przykład życia w grzechu to Nikodem. On wierzył w Jezusa i chciał być Jego naśladowcą, ale nie potrafił zrezygnować ze swojego starego życia i w pełni się zaangażować. Nie jest to ekstremalny przykład, ale efekt końcowy jest taki sam. Jeśli chodzisz razem z grzesznikami i dołączasz do grona szyderców, to idziesz tą samą drogą, co ludzie, których uważasz za gorszych od siebie lub tych, którzy w ogóle nie wierzą w Jezusa. Czyli nie tylko ci, którzy nie mają pojęcia o Bogu, ale także my, jako osoby znające Boga, czasami możemy wpaść w sidła grzechu. Ostatecznie Nikodem zawrócił ze złej drogi. Wcześniej przyszedł do Jezusa nocą, gdy nikt go nie widział. Co ciekawe, w 7 rozdziale Ewangelii Jana wspomniany jest jako ten, który przyszedł w nocy do Jezusa. Możemy doświadczyć przemiany. Nikodem przemawiał przed Sanhedrynem. Czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha? A gdy wszyscy inni uciekli, on zatroszczył się o ciało Jezusa. Możemy się zmienić. Ale rzeczywiście, pozostawanie w starym sposobie myślenia to nie najlepsza droga. Dziękuję. Rodney? Inny biblijny przykład staczania się po równi pochyłej to Lot, bratanek Abrama. Mieszkali razem, ale bardzo się wzbogacili i dochodziło do sprzeczek między pasterzami Lota a pasterzami Abrama z powodu ograniczonej przestrzeni, którą mieli do dyspozycji. Abram zwrócił się do Lota. Słuchaj, jesteśmy rodziną, nie możemy tak żyć. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Zamiast zaproponować starszemu od siebie Abramowi wybór ziemi, Lot, podobnie jak Achan, kierował się tym, co zobaczył. Podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański był obfity w wodę, jak ogród Pana, i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Niestety udał się właśnie w tym kierunku. Później zamieszkał w Sodomie i z tego powodu dostał się do niewoli. Ostatecznie Sodoma zagościła w jego rodzinie, to znaczy znalazły w niej odbicie sprośne zachowania tamtejszych mieszkańców. To kolejny przykład człowieka, który powinien był wiedzieć, co jest właściwe, ale wybrał inną drogę. Dziękuję Ci za ten przykład. Lot znał Boga. Będąc z Abramem, był prowadzony przez Boga, ale później poszedł swoją drogą i w końcu stracił część swojej rodziny. 19 rozdział Księgi Rodzaju mówi, że aniołowie przyszli ich uratować. Niestety jego żona i zięciowie byli zbyt przywiązani do swojego stylu życia. Tylko Lot i jego 2 córki zostali uratowani. Powinniśmy zważać na to, jak żyjemy, bo to wpływa na naszą rodzinę i znajomych. Wiemy, że na różne sposoby możemy próbować dokonać zmiany swojego życia, ale Pismo Święte mówi jasno, że sami tego nie zrobimy.
Na początku podałam przykład zaczerpnięty z Bożego stworzenia. Mówiąc obrazowo, nie przeobrazimy się z gąsienicy w motyla. Nie jesteśmy w stanie sami dokonać duchowej przemiany w swoim życiu. Przed nami cytat, który wyjaśnia tę kwestię, a później drugi mówiący o nadziei, która nam przyświeca. List do Rzymian, rozdział 7, od wiersza 14 do 25. Czytam z Biblii Zaręby. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha. Ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. I jeszcze jeden cytat. Omówimy je łącznie. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 2 i 3. Lilika, list do Rzymian, rozdział 8, wersety 2 i 3. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Pana, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele, podobnym do ciała grzesznego, i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Dziękuję. Dlaczego nie jesteśmy w stanie zmienić swojej natury na nową? Co mówi Pismo Święte? O własnych siłach. Tak, o to mi chodzi. Samuel? Z tych tekstów wynika, że nasza skłonność do grzechu jest silniejsza od naszej chęci zmiany. Dziedziczymy naturalną skłonność do grzechu, bez pomocy Ducha Świętego zawsze kończymy na tym, że czynimy zło. Z tego powodu sami nie możemy uwolnić się od tego obciążenia. Puja? Apostoł Paweł napisał, że znajduje w sobie zło. Grzech porównałbym do nowotworu w naszym ciele. Sami nie jesteśmy w stanie go usunąć. Potrzebna jest nam pomoc chirurga, który usuwa komórki rakowe. Potrzebujemy Boga, który usuwa z nas grzech i pomaga nam przezwyciężyć skłonności do złego. Bez Boga jest to niemożliwe, bo grzech jest jak te komórki, które się nam nażają. Dziękuję. Jason? Mówimy o odziedziczonych skłonnościach. Wielu z nas pochodzi z rodzin, w których z pokolenia na pokolenie przekazywano różne praktyki. Biblia też pokazuje takie przykłady. Sami nie pokonamy tych skłonności, bo są to całe wieki negatywnych doświadczeń. Tylko w jeden sposób można to naprawić. Dziękuję. Skupmy się teraz na dobrej
dobrej nowinie, na nadziei przezwyciężania grzesznej natury i stania się nowym człowiekiem. Sky List do Efezjan, rozdział 4, wiersze od 20 do 24. Czytam z Biblii Zaręby. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jeszcze jeden cytat, a potem porozmawiamy, jak dokonuje się to w naszym życiu. Lia, drugi list do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17. 5, czytam z Biblii Poznańskiej. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe. Dziękuję. Moglibyśmy przytoczyć wiele innych cytatów. Jaką cudowną nadzieję dotyczącą Bożego dzieła w naszym życiu znajdujecie w tych dwóch fragmentach? Przez swoje upadki byliśmy martwi. Chrystus za nas umarł, by zaofiarować nam dar życia wiecznego. Gdybyśmy mieli to wszystko zrozumieć, zanim byśmy do Niego przyszli, to nigdy byśmy tego nie zrobili. W swojej łasce Jezus zaprasza nas, byśmy do Niego przyszli i dokonuje cudu nowego stworzenia. To jest dar Bożej łaski. Dziękuję. Harold? Jezus jest jak latarnia morska, a my pogrążeni w ciemności znajdujemy się na wzburzonych wodach. Straciliśmy orientację i niczego nie rozumiemy. Jezus wzywa nas tylko do jednego. Patrzcie na latarnię morską. Gdy do niej dotrzecie, będziecie bezpieczni. Tego potrzebujemy i właśnie tak stajemy się nowym stworzeniem. Tak doświadczamy ciepła, miłości, bezpieczeństwa i poczucia tożsamości. Będąc z Jezusem, wiemy, kim jesteśmy. To jest piękne przesłanie Ewangelii. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. I to na Nim mamy się koncentrować. To jest najważniejsze. To Chrystus wzbudza nas z martwych. Puja? W 4 rozdziale listu do Efezjan czytaliśmy, wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście. Czyli nie tylko słyszeliśmy o Chrystusie, ale słyszeliśmy Chrystusa. Od tego rozpoczyna się nasza przemiana. Wcześniej podałem przykład chirurga, który usuwa komórki rakowe. Nie wystarczy usłyszeć o lekarzu, który przeprowadza takie operacje. Trzeba się spotkać z lekarzem, który mówi, przeprowadzę tę operację, jeśli mi na to pozwolisz. I to jest dobra nowina, bez względu na to, jak bardzo jesteśmy pogrążeni w grzechu. Jest osoba, która może nas uzdrowić i wyrwać ze szponów śmierci spowodowanej naszymi upadkami. Kaylinda? Werset 23 mówi, że mamy poddawać się odnowie w duchu naszego umysłu. Zdarza się, że ja w ogóle nie pragnę tej zmiany. Widzę, że grzech jest czymś złym, ale w głębi serca nie chcę się od niego odsunąć. A Bóg mówi, nie martw się. Mogę zmienić nawet twoje najgłębsze pragnienia, tak, że zwrócisz się do wielkiego lekarza o pomoc. Co za ulga! Nawet jeśli wiem, że nie mogę się zmienić i potwierdza to Biblia, Bóg mnie zapewnia, że może zmienić wszystko w moim życiu od początku do końca, od myśli do czynów. Dziękuję. To Duch Święty zmienia nasze myśli i darzy nas pragnieniem udania się do lekarza, u którego skuteczność leczenia nie wynosi 50%.
100%? Tylko 100%. On usuwa z naszego życia nowotwór grzechu i czyni nas nowym stworzeniem. Pomyślmy teraz o Kościele wczesnochrześcijańskim. Wielu ludzi spotkało Jezusa, gdy chodził po tej ziemi. On zmienił życie wielu ludzi. Czy pamiętacie, kto spotkał Jezusa albo kogoś, kto nauczał o Jezusie? I życie tej osoby się zmieniło. Po spotkaniu z Jezusem poszła w przeciwnym kierunku. Jason? Dla mnie najbardziej oczywisty przykład to apostoł Paweł. Był jak terrorysta, który zabijał chrześcijan. Po spotkaniu z Jezusem na drodze do Damaszku całkowicie zmieniło się jego życie i kierunek jego życia. Wspaniały przykład. Samuel? Myślę o Janie, który był jednym z apostołów. Biblia mówi, że wraz ze swoim bratem, nazywani byli synami gromu, chcieli sprowadzić ogień z nieba, a później Jan napisał list. Jan pisze o miłości Bożej więcej niż ktokolwiek inny. To niezwykła przemiana. Rodney? Mnie przychodzi na myśl ktoś mojego wzrostu. Miał na imię Zacheusz i był przełożonym nad celnikami. Z Biblii dowiadujemy się, że był złodziejem, ale chciał zobaczyć Jezusa. Dowiedział się, gdzie ma przechodzić mistrz i wdrapał się na drzewo sykomory. Będąc pod tym drzewem, Jezus spojrzał w górę i powiedział Zacheuszowi, że chce się zatrzymać w jego domu. Społeczność Jezusa z Zacheuszem i z jego współdomownikami doprowadziła do tego, że oddali mu swoje serca. Zacheusz powiedział, że połowę majątku rozda ubogim, a skrzywdzonym przez siebie odda w czwórnasób. Spotkanie z Jezusem zmieniło całe jego życie i dlatego stał się przekazicielem Bożego błogosławieństwa. Moglibyśmy wymieniać inne postacie. Ja też odczuwam z Zacheuszem pokrewieństwo pod względem wzrostu. Nawet gdy jesteśmy zgubieni, Jezus zna nas wszystkich z imienia. Nie zawoła, hej ty bogaczu w babilońskiej szacie. Powiedział, Zacheuszu. To jest piękne objawienie Bożej miłości. Bóg nikogo nie nienawidzi. On kocha wszystkie swoje dzieci, ale to Zacheusz musiał postanowić, że zejdzie z drzewa i zabierze Jezusa do swojego domu. Działania podjęte przez Zacheusza po nowym stworzeniu świadczyły o tym, że Jezus zmienił jego serce, ale nawet wcześniej Jezus zna nasze imiona. A co możecie powiedzieć o sobie? Jakimi byliście ludźmi, zanim poznaliście Chrystusa, albo zanim w pełni mu się poddaliście? Może słyszeliście o nim jako dzieci, ale dopiero później, sami za nim poszliście i to zmieniło wasze życie. Ktoś chciałby o tym opowiedzieć? Harold? Jako dziecko uczęszczałem do kościoła. Mama uczyła mnie o Bogu, ale ja w ogóle go nie rozumiałem. Postrzegałem go jako bardzo surową istotę i uważałem, że muszę mu się przypodobać. Innym ludziom też nie przedstawiałem Chrystusa we właściwy sposób. Byłem bardzo legalistyczną osobą, więc ukazywałem Ewangelię w krzywym zwierciadle. Dopiero później zrozumiałem Bożą miłość. Czyli byłem w Kościele, ale i tak potrzebowałem przemiany. Nastąpiła ona dopiero, gdy pojąłem Bożą miłość. Nie mówię, że zmieniłem się w 100%, bo zdarza się, że mnie ponosi i mówię, tak to wygląda i koniec. Ale Bóg mi przypomina, miej do nich cierpliwość, tak jak ja miałem cierpliwość do ciebie. Dziękuję Bogu za to, że teraz staram się patrzeć na ludzi tak, jak On na nich patrzy, to znaczy z miłością. Wcześniej uważałem, że Bóg jest srogi. Teraz wiem, że jest cierpliwy i kochający. Dlatego ćwiczę się w okazywaniu takiego samego nastawienia wobec bliźnich. Dziękuję. And in our lesson, we see that this
Ta przemiana to nie jest jednorazowe doświadczenie. Może się zacząć od dramatycznej zmiany, jak w przypadku Saula z Tarsu, który prześladował chrześcijan, ale po doświadczeniu z Chrystusem sam postanowił zostać chrześcijaninem i dzielić się Ewangelią ze światem. Jednak to nie jest jednorazowy wybór. Podążanie za Chrystusem to decyzja podejmowana codziennie. On zmienia nas każdego dnia. Czasami nasza przemiana jest tak dramatyczna, jak przeobrażenie gąsienicy w motyla, ale później i tak konieczne jest codzienne chodzenie z Bogiem, bo On nieustannie nad nami pracuje. Pozostałą część tego studium poświęcimy kwestii wzrastania w łasce. Jak wzrastamy w łasce oraz poznaniu Jezusa? I w jaki sposób On zmienia nasze życie do chwili swojego powrotu? Jason, list do Efezjan, rozdział 4, od wiersza 25 do 29. Czytam z Biblii Warszawskiej. In Ephesians chapter 4, verses 25 through 29, therefore, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Wiele pięknych rad. Oto co się dzieje, gdy przyjmujemy Chrystusa. Nie robię i nie mówię tego, co dobre, żeby Bóg mnie przyjął, no bo przecież On jest srogim Bogiem. To nie tak. Mam kochającego Zbawcę, który mnie do siebie zaprasza i to On mnie zmienia, moje myśli i moje pragnienia. Moje życie jest inne. Już nie mówię tak samo i nie postępuję tak samo, nie dlatego, żeby przypodobać się Bogu, ale dlatego, że On mnie odmienił i wciąż mnie zmienia. O jakich konkretnych zmianach w naszym życiu pisze apostoł Paweł? Samuel? Kiedyś kłamaliście, ale teraz mówicie prawdę. Kiedyś kradliście, a teraz uczciwie pracujecie, żeby dzielić się z potrzebującymi. Dokonuje się zwrot o 180 stopni. Możemy nie mieć problemów z kłamstwem i kradzieżą, tylko z innymi sprawami, ale jeśli pozwalamy działać Duchowi Świętemu, On dokonuje takiej samej zmiany, jak w życiu tych ludzi. Dziękuję. Sky? Gdy chodzi o życie w Chrystusie, to nasze postępowanie wpływa na innych ludzi. Nie chcemy dawać przykładu, który doprowadzi ich serca do zatwardziałości. Jestem w szkole średniej i zwracam uwagę na to, kim jestem, bo chcę, żeby spotkanie ze mną było pozytywnym przeżyciem i skłaniało innych do zastanowienia się. Dlaczego ona nie kłamie, nie kradnie? Dlaczego mówi prawdę i jest uprzejma, tak jak Jezus? Nasze życie staje się Jego odbiciem. Kierujemy się ku światłu. Gdy światło Chrystusa wypełnia nasze wnętrze, ludzie widzą w nas Jezusa i dlatego możemy kierować ich do źródła. Ale jeśli nasze życie o Nim nie świadczy, to dlaczego oni mieliby Go poznawać? Gdy Jezus nas zmienia, stajemy się światełkiem miłości dla bliźnich. Jest to piękna przemiana. Jak to wygląda w waszym życiu? Czy zauważacie to, co Jezus w was zmienił? Może jako dzieci albo w jakimś innym okresie życia postępowaliście w określony sposób, a teraz ani nie robicie, ani nie mówicie tego, co kiedyś, a nawet nie macie na to ochoty. Bóg dokonał dla was cudu. Puja? Gdy poddałem swoje życie Chrystusowi, zyskałem poczucie sensu i kierunku w życiu.
Wychowywałem się w jednym z birmańskich miast, gdzie pełno było narkotyków i alkoholu. Wielu moich rówieśników zaczęło z nich korzystać we wczesnym wieku nastoletnim. Musiałem podjąć decyzję. Dołączę do nich i przyjmę ten styl życia, albo poddam swoje życie Chrystusowi. Niestety większość moich kolegów wybrała narkotyki i alkohol. Ja bardzo wcześnie oddałem swoje życie Chrystusowi. Dzięki temu wiedziałem, w jakim kierunku zmierzam i jak powinno wyglądać moje życie. Wiedziałem, że ono ma cel. Jestem chrześcijaninem od wielu lat. Nie jestem doskonały, ale nigdy nie żałowałem, że poddałem swoje życie Jezusowi. Dziękuję. Jason? Gdy byłem młodszy, bardzo bałem się tego, co mogą sobie o mnie pomyśleć inni ludzie. Jeśli wiedziałem, że ktoś lubi Jezusa, to też tak mówiłem, ale jeśli nie, to bałem się mówić o swoim doświadczeniu duchowym. Jednak gdy moja więź z Chrystusem się zacieśniła, przestałem przejmować się osądem innych ludzi, bo najważniejsze stały się dla mnie relacje z Bogiem w niebie. Nie bałem się dzielić swoimi przekonaniami i miłością, którą Bóg mnie obdarzył. To był proces. Przejście od lęku do pewności w Chrystusie, od kierowania się zdaniem innych ludzi do życia, w którym jest cel i poczucie misji. Samuel? Gdy miałem 13 lat, używałem wyrazów, których nie powinienem był używać. Tak było przez jakiś czas. Ale Bóg dał mi do zrozumienia, że nie powinienem tego robić. Przeprosiłem Boga za to, że sprawiałem Mu przykrość. Poprosiłem Go, żeby pomógł mi unikać tych wyrazów i nigdy więcej ich nie używałem. Bóg cudownie działa. Gdy prosimy, On nas zmienia. Rodney? Od dziecka uczęszczałem do kościoła i zawsze byłem przekonany o Bożej miłości. Ale gdy zbliżałem się do dwudziestki, z własnej woli zacząłem zbaczać z drogi. Szedłem za pragnieniami swojego serca. Gdy skończyłem 23 lata, Bóg przekonał mnie, że powinienem wrócić. Ale teraz wyglądało to nieco inaczej, bo chciałem dowiedzieć się więcej o Jezusie. Duch Święty zainspirował mnie do głębokiego studium Słowa Bożego, zwłaszcza objawienie Jana. Zaskoczyły mnie pierwsze słowa tej księgi, objawienie Jezusa Chrystusa. Przecież ja właśnie chciałem dowiedzieć się, kim On jest. Zagłębiłem się więc w treść tej księgi, żeby dowiedzieć się, kim jest Pan Wszechświata. Mając 23 lata, oddałem Mu swoje serce i to było najlepsze, co zrobiłem. Dziękuję Wam za Wasze świadectwa. Z dalszej części tego studium dowiemy się, że Duch Święty działa. To On nas przekonuje. Biblia mówi, że Duch Święty ma uczucia, że możemy zrobić coś, co Go zasmuca. Zobaczmy, co o tym mówi Pismo Święte. Dowiedzmy się, jak to działa, bo chyba większość z nas chce tego uniknąć. List do Efezjan, rozdział 4, wiersz 30. Lilika, list do Efezjan, rozdział 4, werset 30. Czytam z Biblii Zaręby. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Co to znaczy zasmucać Bożego Ducha Świętego? Harold? Rodzice mówią swoim dzieciom, jak powinny postępować, żeby były bezpieczne. Lekceważąc te wskazówki, dzieci zasmucają rodziców. Odpowiedzialni i troskliwi rodzice nie chcą, żebyśmy cierpieli. Gdy jesteśmy nieposłuszni, dotyka nas cierpienie. Rodzicom sprawia to ból. Podobnie jest w przyjaźni. Płakałem z powodu przyjaciół, którzy znali prawdę, ale ją lekceważyli. To boli, bo chcesz dla nich jak najlepiej. Derek? Bóg darzy nas bezgraniczną i niewyczerpaną miłością. Więc gdy zatykamy uszy i nie chcemy słuchać tego, co mówi Duch Święty,
On nie jest na nas zły, bo Ojciec, Syn i Duch Święty nas kocha. Bóg jest zasmucony, gdy widzi, że jesteśmy głusi. Że jesteśmy obojętni na to, co On mówi, bo przecież On wie, dokąd prowadzi ta droga. Wierzę, że to autentycznie wypełnia Jego serce głębokim smutkiem. Jeszcze dwa cytaty mówiące o tym, jak Duch Święty działa w naszym życiu i dlaczego słuchanie Go jest tak ważne. Ewangelia Jana, rozdział 16, od wiersza 7 do 13. John 16, and we're going to look at verses 7 through 13. John chapter 16, verses 7 through 13. Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety od 7 do 13. John chapter 16, czytam z Biblii Warszawskiej. 7 through 13. 13, verses 7 through 13. In the English Standard Version it reads, lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż Książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Dziękuję. I jeszcze jeden cytat, który mówi, co Duch Święty czyni w naszym życiu. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wiersz 8. Jest tu wspomniane coś, czego nie było w poprzednim cytacie. Sky, Dzieje Apostolskie, rozdział 1, werset 8. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czego z tych dwóch cytatów biblijnych dowiadujemy się o dziele Ducha Świętego w naszym życiu? Jak pomaga On nam wzrastać w łasce? Jason? 16 rozdział Ewangelii Jana mówi o dziele w naszym wnętrzu, o pomocy w zrozumieniu właściwej drogi, a Dzieje Apostolskie mówią o dzieleniu się tą drogą z bliźnimi, czyli o świadczeniu. Dzieło wewnętrzne i zewnętrzne. Samuel? Jan pisze, że Duch Święty uczy nas prawdy i daje nam wskazówki, a Łukasz, że darzy nas mocą. Duch Święty nie tylko mówi nam, co robić, ale daje nam również moc, żebyśmy to czynili. Nauczanie i kształtowanie naszego wnętrza oraz moc do życia i świadczenia. Derek? Jako młody chłopak myślałem tak, szkoda, że nie ma tu Jezusa, a przecież Jezus powiedział, poślę do was innego Pocieszyciela. Jezus jest pierwszym Pocieszycielem. W drugim rozdziale pierwszego listu Jana nazywany jest naszym orędownikiem, ale w oryginale to ten sam wyraz. Innymi słowy, potrzebujecie kogoś, kto będzie wam towarzyszył. Będę z wami dzięki obecności Bożego Ducha Świętego. To jest coś niesamowitego. Prowadzenie, ochrona, jej też potrzebujemy. On jest naszym obrońcą. I moc, moc dynamitu. Wszystko, czego potrzebujemy. Między innymi z tego powodu Duch Święty jest tak zasmucony, gdy mówimy, że sami sobie poradzimy. Aniołowie dziwią się, co wy mówicie? W życiu nowego człowieka, które mamy dzięki Bożej łasce, Duch Święty pragnie być wszystkim, czego potrzebujemy. Przed swoim odejściem Jezus powiedział do uczniów, nie zostawię was sierotami. Jak rodzic, który ci towarzyszy, uczy cię, pomaga ci, kocha cię i wskazuje ci właściwą drogę. Takie jest obejmujące wszystkie aspekty życia dzieło Ducha Świętego. Bóg pokazuje nam w ten sposób, kim jest.
Kończąc to studium, przeanalizujemy dwa cytaty. Pierwszy z listu do Efezjan, rozdział 4, wersety 31 i 32, a później pierwszy list Jana. Puja, list do Efezjan, rozdział 4, wersety 31 i 32. Sure. And I'll be reading from czytam z Biblii Warszawskiej. Ephesians 4, 31 and 32. Let all wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Oto kolejne praktyczne rady przekazane przez apostoła Pawła. Duch Święty nas zmienia, wzrastamy w łasce. Na co zwróciliście uwagę w tym fragmencie? Puja? Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, odpuszczając sobie wzajemnie. Jezus nie powołuje nas do samotnego uczniostwa na pustkowiu albo w lesie. Jesteśmy powołani do tworzenia wspólnoty wierzących, w której mamy dzielić się miłością i łaską Chrystusa. Żebyśmy mogli doświadczać wspólnoty miłości, konieczne jest poddanie się nas wszystkich Chrystusowi. Bóg zmienia nie tylko moje życie, ale także życie innych ludzi i przez to zaprowadza w naszej wspólnocie jedność. Chrystus modlił się, byśmy byli jedno, jak On z Ojcem jest jedno. Biblia mówi też, że jeśli miłujemy się wzajemnie, ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, a przez to poznają również Jego. Ta przemiana nie jest tylko dla mnie i dla Ciebie, ale dla naszej wspólnoty, byśmy pokazywali światu, kim jest Jezus i przyprowadzali ludzi do Niego. Celem wzrastania w łasce nie jest tylko to, bym była lepszą osobą, ale żebyśmy jako nowe stworzenia byli podobni do Chrystusa. Bóg dokonuje w naszym życiu pięknego dzieła. Podsumowując, zwróćmy uwagę na ostatni cytat. Pierwszy list Jana, rozdział 3, od wiersza 1-3. Apostoł Jan wyraża podobne myśli jak apostoł Paweł. Też pisze o przemianie naszego życia. Samuel, pierwszy list Jana, rozdział 3, wersety od 1-3. Czytam z Biblii Warszawskiej. 1 John 3 and verses 1, 2 and 3. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Piękna obietnica. Już jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie musimy się starać, by nimi zostać. Nowe stworzenie, nasza adopcja, dokonuje się, gdy przyjmujemy Jezusa, który nas oczyszcza. Gdy Bóg się objawi, ujrzymy Go takim, jakim jest i będziemy do Niego podobni. Bardzo się z tego cieszę, choć nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ujrzymy Go i będziemy do Niego podobni. Taka nadzieja nam przyświeca. Dlatego teraz powinniśmy pozwalać Duchowi Świętemu, by dokonywał w nas przemiany, byśmy dzięki temu byli błogosławieństwem dla bliźnich. Pastorze, zapraszam Cię do modlitwy o przemianę nie tylko naszego życia, ale także życia innych ludzi. Dziękuję. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to piękne objawienie. Życie na wzór Chrystusa i mowa inspirowana przez Ducha Świętego, to wszystko dzięki zbawieniu Twoją łaską. Zmieniasz nas przez swojego Ducha ku chwale swojego imienia. Niech dzieje się to w życiu nas wszystkich. Modlimy się i dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne studium. To wszystko dzieje się dzięki Bożej łasce. Inaczej poddalibyśmy się depresji. Nie patrz na siebie, tylko na Jezusa. Na Tego, który wzbudza i doskonali wiarę, jako nowe stworzenie w Nim, idź i bądź błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar.
Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.